Jest papug? Nie. Ja, matko, co to jest? Telewizor? To chyba drzwi. Oh my goodness me. Co ja robię ze swoim życiem? Czemu ja dopasowuję jakieś robaki? Aha, wsadziłam je do lustra. Aha, fajnie. Takie mroki zło. Co się ze mną dzieje? Muszę uporządkować wspomnienia. Aha! O matko! No, ciekawa zagadka. Aha. Jezus, nie rozumiem. Co mi wychodzi z tego? A ja nie chcę wyjść. Mogę wyjść stąd? Nie. Aha, bo ja to mogę przestawiać tak jakby. To jest hardcore. O Boże, nie! Ja nie chcę hardkorów już o tej porze. Gdzie jest początek w ogóle? Tu trzeba się jakoś dostać. O matko, jak to uporządkować? To są jakieś rury, w ogóle jakieś mechanizmy. No wiem, żeby tu do nosa pewnie weszło mu. No, nie wiem czemu, ale tu jest wyjście tak jakby. Tylko, że no ja nie wiem, który kafelek będzie tu pasował, do którego jesteśmy w stanie dojść w ogóle. To wygląda jakby to miało być. To by w sumie pasowało. Spróbujmy to zrobić od tyłu. Potem co? Tutaj? Ale to tak trochę bez sensu jest. Może to... I tu rurą można się przenieść gdzieś. O matko boska. Nie wiem, czy tą rurą się można gdzieś przenosić, czy co on tu robi. Jezus. Nam się wydaje, że będzie na krawędziach. Coś ci zrobią, tyle powiem. No, domyślam się, tylko kurde. Nie no, on tu nie może stać, bo tutaj mamy jakby koniec. Ja pierdzielę, to jest masakra. Ojej. Przepraszam. Może ja go dam na górę.
On musi mieć jakieś przejście, ale jak mam to zrobić? Jaki kafelek by pasował do tego przejścia? Chyba jedynie ten. Nie, ten też nie. No ten by pasował, ale on potem stąd nigdzie nie wyjdzie, a ja mogę to... Aha. O, dziunia. Aha, bo on może przechodzić i ja go mogę teraz przesuwać. Więc w sumie nie trzeba całej drogi ułożyć. Ja myślałam, że całość trzeba ułożyć i dopiero on będzie mógł iść. A wygląda na to, że on nie musi. Tylko no, żeby się dostać do tych pomieszczeń, to też będzie taka trochę lipa. Nie. Możesz przesuwać dowolny kafelek i zmieniać kolejność okienek i między nie przechodzić. No właśnie. Czy ja mogę wyjść z tej... Nie, nie mogę. O, a co to? Aha, królik. Fajnie. No ja muszę to połączyć, żebym mogła chyba stąd wyjść, bo tutaj nie ma tej tego obrazka głowy. Więc to bym musiała połączyć z czymś z głową. A na przykład to... Matko, jest jakaś dźwignia. Zamyka rurę. Albo nie, nie wiem co. Aaaa! Okej. Okay. Mogę pływać? Nie. Co mi to daje? Że ja to zalałam. O, teraz mogę dźwignię. I to spuściło wodę. I ona jest teraz tutaj, tylko... To by musiało być chyba tak połączone. Dobrze, Roplistin, dzięki bardzo, że byłaś. Dobrej nocki i miłego granka. Dobra, czekajcie, Jezus, mi głowa wybuchnie po prostu. Bo ja bym chciała się tu dostać. Ale żeby się tu dostać, to muszę tutaj. Ale żeby tutaj, to muszę mieć dziurę w dół. Nie mam dziury w dół. Chyba, że... nie wiem. Grała, ale nie wiem, czy nie pójdę wcześniej spać. No, może lepiej się wyspać trochę. No, mój mózg zaraz tego nie wytrzyma. Ja nie wiem, czy ja dzisiaj rozwiążę tą zagadkę. Jak ja mam zrobić to, żeby on tutaj dołem zszedł? Przecież się nie da.
nie ma takiego kafelka, gdzie dołem przechodzi, chyba że tu. Ale jak się tu dostać? Czekajcie, przesuniemy to w tę stronę wszystko. Jezu. Przed pierwszą spać nie pójdę, bo będę musiała wziąć tabletki, to najpierw wino się musi strawić. No, trochę tak. Może od boku, a nie od góry. No, właśnie... Też myślę o tym, jak to z boku zrobić, tylko jak on tu jest na górze, to mi tak nie wejdzie. Bym musiała, kurczę, go znowu przestawić niżej. Tylko na taki średni poziom. Ja nie wiem, jak mam to zrobić. W sensie, jak on zejdzie na sam dół, to on tu i tak nie wejdzie. No, zaraz chyba skończymy. Jeszcze chwilkę spróbuję pomyśleć z 5 minut i... No, ale faktycznie zagadka trudna. Zwłaszcza jak na tą porę. Bo żeby on był na tym poziomie, to on właśnie by musiał wylądować tutaj. Najpierw. Od góry. Ja bym go tu dała. W ogóle, żeby sprawdzić, bo jestem ciekawa, co tu jest. Nie, na razie chcę sama spróbować. Dobra, czyli tu też mam dostęp do tej głowy. Więc tu mogę podłączyć coś z tej strony. Jakbyśmy podłączyli to. Ja nie wiem, co ja robię teraz. O, tu jest telefon do przyjaciela. No, i to mnie wywindowało tutaj. Co to mi zrobi? Tu się kręci koło. Ale co mi to daje? I don't get it. Nie. Może to jednak musi być jakoś połączone z tym. A jak to tak zmienię teraz? Jakby to nic nie daje, ale mogę tą windą chyba zjechać. Jezus, co to za pralka jest. No i pewnie tu musi się woda nalać. Ale jak ja mam to zrobić? To jakby więcej wody musiało tu być, a nie będzie więcej wody, no bo z czego? Spróbuj te rury z boku połączyć i użyj koła wtedy.
Aha, żeby te rury były... Tak? Albo... Tak. Ale to nie wiem, czy to... ma znaczenie. A, faktycznie. Ja cię kręcę, masakra. Straszna masakra. Dobra, i teraz możemy zejść tutaj i moglibyśmy... Dzięki, Szymek. Aha, i to jest... Zjechałam se pralką. No fajnie, tylko... Co mi to dało właściwie? Chyba nic. Chyba nic, bo mi tu brakuje drogi. No, ja myślę, że coś na pewno. Tu musimy przejść gdzieś, tu, do tego pomieszczenia. I potem znajdziemy od razu tutaj wyjście i będzie. Tak mi się wydaje. W pralce pływamy, kurde. O, dzień dobry panu. No, i tutaj, i wychodzimy. Masakra. Ale dzięki za pomoc. Program na super płukanie. Boli mnie głowa. Ej, skończyliśmy pierwszy chapter. To było takie krótkie? Czy od teraz załadował się drugi chapter, czy... Ten, bo dostałam osiągnięcie i teraz nie wiem. Czy to jest koniec, czy ja mam grać dalej? Znaczy, bo chciałabym kończyć ogólnie tego live'a. No, zagwozdka była. Nie, to nie koniec chaptera. Aha. A dużo go jeszcze jest? Chciałam kończyć. O, Jezus, mi wszystko boli. Krew na ziemi, no. Zrobiło się niebezpiecznie. 2/3. Dobra, to myślę, że sobie skończymy tutaj, chyba że gra się nie zapisuje tutaj. Gra się zapisuje? Czy ja muszę ją jakoś zapisać? Nie, tutaj nie ma zapisów chyba. Bo nie wiem, czy mogę wyjść tak po prostu i wrócić następnym razem. Wydaje mi się, że zapisuję. Dobra, liczmy na szczęście. Jak wrócę do rozdziału... Tak, dobra. Okej. Okay. Zapisuję. bo chciałabym... O, zamknąć grę. Dobrze. Extra Achievement Chapter 1 dostałam. Dobrze, to następnym razem sobie skończymy jakby ten pierwszy chapter i najwyżej zaczniemy sobie drugi. Bo no, w sumie skoro mam oba chaptery, to pociągniemy to jednym ciągiem po prostu. A na razie już wystarczy mi na dzisiaj, bo mi mózg wybuchł. pewnie z godzinę jeszcze. No, pewnie tak. Biorąc pod uwagę zacinanie się przy kolejnych zagadkach, to pewnie tak. Czy ja wiem, czy jest trudniej? Na pewno dla mnie trudniej było, trudno było na początku w Rusty Lake, bo kompletnie nie wiedziałam wtedy, jak ta gra jest zbudowana i jak to, wiecie, będzie klikało ze sobą. A potem się już jakoś tak przyzwyczaiłam do tego systemu i dużo łatwiej mi go ogarnąć. No ten początek był taki ciężkawy i ta zagadka z tą głową. Ale tak poza tym to w sumie było całkiem prosto. Dzięki za wodę, Legion. Twoje zdrówko. Dziękuję wszystkim za życzenie fajnej urodziny. O, cieszymy się bardzo, Aniu, że miło spędziłaś z nami czas. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
No, a tak to dziękuję Wam bardzo za to, że byliście. Też Wam życzę dobrej nocki. Tak, na razie gra mi się bardzo podoba. Jest bardzo fajna, także jestem ciekawa, co będzie dalej. No, w przyszłym tygodniu nie zobaczymy się na streamach, bo jedziemy na Pyrkon. Jedynie będzie stream jeden w tygodniu. Jeśli się wszystko uda, to w środę. więc zapraszam, a tak poza tym to streamki nam trochę wypadną i usłyszymy się dopiero w kolejnym tygodniu. Także trzymajcie się jeszcze raz i do zobaczonka. Pa! I dziękuję, Laurence.